Witam bardzo serdecznie na moim kanale Proste Przepisy dla Zdrowia i Urody. Ja mam na imię Danuta i bardzo serdecznie zapraszam na film, w którym to zrobimy sobie takie naturalne, zdrowe, no, dla zdrowia czopki na hemoroidy według receptury profesora Aleksandra Hareckiego. Ja tutaj będę je wykonywać na swoje domowe potrzeby dla rodzinki, więc chętnie się podzielę z Wami tym przepisem, jak u mnie to wyszło. Zapraszam serdecznie na film. Temat wstydliwy, aczkolwiek no, dość uciążliwy i istotny, dlatego wydaje mi się, że warto dzisiaj go sobie omówić, ponieważ mam dosyć ciekawy przepis, który w dalszej części sobie go wykonamy. Hemoroidy są to powiększone guski krwawnicze, któremu towarzyszą takie różne objawy, jak swędzenia, krwawienia, czy też wypadanie przez odbyt. Natomiast guski krwawnicze to są takie trzy poduszkowate, jamiste naczynia żylne, wypełnione umiarkowanie krwią. Są wewnętrzne i zewnętrzne. I ich funkcją jest uszczelnienie odbytu, aby ułatwić i sprawować pełną kontrolę oddawania gazów i stolca. Kiedy właśnie dochodzi do ich nadmiernego wypełnienia, czyli przekrwienia, to prawidłowe guski krwawnicze powiększają się i powodują objawy. Wtedy nazywamy je hemoroidami. Przyczyna takiego powiększania się gusków krwawniczych nie jest właściwie w pełni wyjaśniona. Ogólnie przyjęło się, że to są takie czynniki związane z trybem życia, z dietą, wykonywanym zawodem, czyli zapewne długotrwałe siedzenie, wysiłek jakiś fizyczny, czy też przy ciąży lub w czasie porodu mogą się pojawić. A związane to jest z przemijającym lub takim stałym wzrostem ciśnienia albo zastojem w odbytniczych splotach żylnych. Powodują też hemoroidy, mogą być powodowane właśnie przez częste zaparcia lub też biegunki. Hemoroidy mogą być powodowane zażywaniem różnych leków lub też poprzez różne choroby współistniejące, takie jak marskość wątroby, guzy miednicy, czy też wrodzony brak zastawek żylnych w żyłach trzewnych. Objawy choroby takiej hemoroidalnej to będzie świąd, pieczenie w okolicach odbytu, ból, podrażnienie, dyskomfort w okolicach odbytu, uczucie niecałkowitego wypróżnienia, wyciek śluzu, hemoroidy wewnętrzne powiększające się podczas parcia na stolec, które mogą wypadać na zewnątrz i cofać się samoistnie do kanału odbytu. Jakie leczenie zachowawcze możemy zastosować i tutaj w każdym stadium choroby? Na pewno będzie to dieta przeciwzaparciowa z ograniczeniem ostrych przypraw, unikanie używek, w tym alkoholu, leki zwiększające napięcie ścian naczyń żylnych i zmniejszające ich przepuszczalność, zawierające hesperydynę, wyciąg z różdżyka lub diosminę, maści i czopki o działaniu przeciwzapalnym i miejscowo ochronnym, zawierające hydrokortyzon, tlenek cynku, kwas hialuronowy. My natomiast zrobimy sobie czopki, które, chociaż może to być używane również jako maść, z naturalnych produktów i to skład będzie taki, którego no, nigdzie się po prostu nie kupi w żadnej aptece. Co będziemy potrzebowali, aby zrobić sobie takie czopki? Powiem tak, z jednej strony podam przepis, tak jak podał profesor Aleksander Harecki, na jego proporcje, jakie on podał. Natomiast ja troszeczkę zmniejszę, czterokrotnie zmniejszę i zrobię po prostu 1/4 tej porcji, co on dał, ponieważ ja aż tyle nie potrzebuję. A oto składniki, które ja użyłam w tej proporcji. 50 ml oleju z ostropestu, 50 ml soku z glistnika, około 40 ml miodu tej proporcji, także mamy tutaj miodek około 40 ml, 25 g soli zwykłej kłodawskiej, 12,5 ml propolisu i 50 g masła. Będziemy potrzebowali również takie 2-milimetrowe strzykaweczki, które będziemy po prostu nabierać gotową masę i będziemy przechowywać to sobie w lodówce. To taki, zrobimy takie naboje, można powiedzieć. To będą właśnie czopki. Ponieważ to jest zrobione na maśle, więc będzie najwygodniej, będzie właśnie w tej formie podobno. Także zobaczymy, czy się sprawdzi. Albo w innym przypadku potrzebowalibyśmy jakąś formę, żeby to zrobić sobie. Są takie foremki. Można sobie zakupić taką formę do zrobienia czopków, no ale my wypróbujemy ten sposób. Tak więc dodaję po kolei składniki. Dodaję masełko. A już chyba nie muszę wspominać, że masełko, żeby było takie fajne, dobre. Następnie 50 ml oleju z ostropestu. No
Następnie 50 ml soku z glistnika. Teraz około 40 ml miodu. Dodajemy miód. Teraz potrzebujemy propolis 12,5 ml. I jeszcze potrzebujemy sól, 25 gram soli. Teraz będziemy to miksować. I mamy taki czepeczek, który sobie wkładamy z powrotem do tej folijki i odkładamy sobie na bok. Tak to wygląda, moi drodzy. No, jest, pachnie propolisem. Propolis przebija tutaj wszystko. Także bierzemy sobie jeszcze raz taką strzykaweczkę 2 ml. I sobie tutaj nabieramy. O tak. Siup. Tak. Obcieramy. Ciach. I następny nabój mamy tutaj. No i tak sobie całość robimy. Dlatego właśnie ja zrobiłam sobie, wyjdzie trochę i zobaczymy później, czy mam tyle strzykawek, bo pan Charecki pokazywał przepis na razy 4 to wszystko, także tego było naprawdę sporo. Ja wiem, to się dużo lepiej może wtedy można zmiksować, nie trzeba się bawić blenderem, ale aż tyle nam nie jest potrzebne tutaj w naszym przypadku, więc wystarczą. Wystarczy tyle, co jest. O. Ja teraz się tutaj pobawię, porobię sobie te wszystkie strzykaweczki. No i moi drodzy, zrobiłam 20 strzykaweczek, wypełniłam. Zostało jeszcze tyle, czyli no ponad chyba połowa mi się wydaje. Jeszcze. Także wyjdzie tutaj mi drugie tyle, a nawet pewno z 50 będzie tych czopeczków, więc jeżeli kogoś zadowala ta ilość, to proszę bardzo tą proporcję. Jeżeli chcemy więcej, to oczywiście podwajamy, potrojamy, czy ile tam chcemy. No, no mówię, oryginalna receptura, jak podał na filmiku pan Charecki, to było razy 4 to wszystko, także no to wyszłoby nam z 200 czopków. No kurde, to jest sporo. Ja mówię, oczywiście, jeżeli ktoś chce na dłuższy czas i mieć spokój, to sobie to może zrobić taką ilość. Po prostu sobie włożyć do zamrażalnika. Część nawet. Ja też tak myślę właśnie, że będzie część w zamrażalniku. No dobrze, moi drodzy. Także czopki uważam za udane. Zrobiły się. Lecę do apteki po następne strzykawki. Ale jest też taka, tak sobie tak patrzę na to mazidełko i wiecie co, to też może być użyte jako wspaniała maść na jakieś problemy, na rany, na jakieś problemy skórne. Także jeżeli nie chcemy tego wszystkiego mieć w postaci tych czopków, to po prostu sobie włożyć do słoiczka i też sobie można trzymać w lodówce i używać w razie potrzeby. Chociaż taką strzykaweczkę też w razie potrzeby, jak potrzebujemy jako maść, też można sobie wyciągnąć z lodówki czy zamrażalnika i po prostu używać jako maść. Mamy maść, mamy czopki, wszystko w jednym. Dziękuję bardzo, to w tym filmiku to już będzie wszystko. Jeżeli oczywiście się spodobał, to bardzo proszę o pozostawienie komentarza lub też łapki w górę. Można również zasubskrybować kanał, być na bieżąco z kolejnymi filmikami. Za wszystko bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa!